Dziękujemy bardzo. Ale oprócz tego, że tutaj jest mural na ścianie budynku, to są także dwie magnolie gwiaździste, które zostały już posadzone, już kwitną, obsypały się takim delikatnym na razie kwieciem, to początek pierwszego ich sezonu tutaj. I mamy nadzieję, że będą cieszyły oczy ludzi tutaj jeszcze przez wiele, wiele lat. Symboliczne zasadzenie tych dwóch magnolii gwiaździstych i przecięcie stopy. Proszę teraz Natalię Kukulską, Grzegorza Piotrzyczuka i Bartosza Kwietnia. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Bardzo się cieszę, że taka aura nam dzisiaj właśnie dopisała. Dla mnie ulica Rejmonta, jak i jej okolice, to jedno z najważniejszych miejsc, do których wracam wspomnieniami. I gdy śni mi się mój dom, to nadal jest to moje małe mieszkanie. Tam z drugiej strony, czyli to jest mieszkanie na trzecim piętrze, numer 334.